Tak jak widzicie, mamy przygotowanego wojskowego Monster Trucka na dzisiejszą misję. Czy jesteś gotowy? Dokładnie tak, panie kapitanie. No właśnie, więc skoro jesteś gotowy, dostaniesz od mnie nagrodę, czyli złotego kołaszka. Proszę cię bardzo, Simon, kołasz nam się bardzo przyda. O, to ja mam dla ciebie coś, co też ci bardzo przyda. Co ty tam takiego szukasz? Broń. Co to w ogóle jest? Dobra, ta broń jest naprawdę niesamowita. I widzowie, jeśli wy chcecie również dostać jakąś nagrodę, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie jakiś fajny komentarz. Tak, i ty wam robuxy rozda. I dostaniecie może nawet 500 robuxów, więc naprawdę warto. Dobra, Simon, podnieś tą broń, ja wtedy wezmę tego złotego kołaszka. Dobra, możesz sobie to na razie zapakować do plecaka. A my mamy dosłownie militarnego, takiego wojskowego Monster Trucka, którym pojedziemy na bardzo ciekawą misję. A dokąd, to jeszcze zobaczycie. Dlatego od razu pakujemy się do środka, zamykamy drzwi i odpalamy naszą furkę. Dobra, to ogólnie idzie naprawdę szybko, tylko musimy się troszeczkę rozpędzić. I sam jestem ciekawy, jak daleko uda nam się dzisiaj dojechać. Pierwsze 2 kilometry za nami i ogólnie dostałem bardzo ważną informację, czyli musimy znaleźć opuszczoną restaurację. Nie mam pojęcia, gdzie ona dokładnie będzie, ale jest tam podobno jakiś mega mocny boss, od którego będziemy mogli dostać broń albo coś tego typu, więc warto było to znaleźć. Tylko że na razie widzę same domki i nic poza tym, a zaraz dojedziemy do rzeki, ponieważ już prawie mamy 5000 metrów. W ogóle mega szybko nam to dzisiaj idzie. Simon, czy ty śpisz? Słuchaj, zamknij drzwi! Jerry, na spokojnie, szukam pewnej rzeczy. Jakiej rzeczy? Dobra, weź ci nie szukaj, bo zaraz ci nam się rozleci samolot albo w ogóle coś się stanie. Muszę teraz ogólnie troszkę przyspieszyć, bo zaraz będziemy przejeżdżać przez rzekę. Już ją chyba właśnie widzę. Dobra, Simon, trzymaj kciuki, żeby nic się przypadkiem nie stało. Wjeżdżamy tu! Dobra, uda się. Tak, jest, jesteśmy na miejscu. Dobra, spokojnie, fikołka to robimy za każdym razem. Jesteśmy kaskaderami przecież. No i bez problemu mamy drugą stronę. Mogę wiedzieć, dlaczego zrobiłeś tak różowo, ledwo co widać, ale Simon, widzisz w ogóle gdzieś tą restaurację? Bo tak patrzę. Oj, coś leciało chyba. Co leciało? Ej, dobra, może w nas lecą meteory, tak mi się wydaje, bo to jest chyba właśnie taka pogoda. Tylko oj, nie możemy. Domek, no ale to jest domek tylko zwykły. Ogólnie to mam bardzo mało jedzenia, więc jakbyśmy się dostali do tej restauracji, bo to byłoby naprawdę super. Ale problem jest taki, że nie mam pojęcia, jak daleko ona jest. Ledwo co widać, ale właśnie dojechaliśmy na 10 kilometr. Powoli, proszę, powoli. Zapomniałem, że się tak. No dobra, to się ogólnie mega ciężko hamuje. I musimy być cały czas jakby w drodze, bo lecą w nas meteory i nie możemy się zatrzymać w ogóle. No właśnie, coś nas teraz leci. I jeszcze drugi problem jest taki, zaraz będziemy z głodu umierać, więc ja nie wiem w ogóle, co mamy robić. To wszystko jest cięższe niż myślałem. Przyjadę tędy w ogóle. No nie przyjadę, bo. Nie, ej, dobra. Się nas zablokowały. Nie, zablokowało nam się. Dobra, Simon, wysiada szybko z tego naszego samochodu, bo zaraz wybuchniemy normalnie. Ło, dobra, walnął meteor, ale nic nam się nie stało. I tak, wreszcie minęła ta zła pogoda. Udało nam się wyjechać i zamówiliśmy sobie dropy z jedzeniem. Simon, tylko proszę nie zjeść wszystkiego, bo ja mam też naprawdę bardzo mało jedzenia. Gdzie jest w ogóle to jedzenie? O, zobacz, jaki dobry gotowniczek. Jeden, drugi, trzeci. Wiesz, to ja ogólnie zjem wszystko. Żeby mieć teraz full jedzenia, no i teraz to ja mogę jechać, co nie? To mi się naprawdę podoba. Tego wam jeszcze nie pokazywałem, ale w razie czego mamy przygotowane krzesło, żeby przejść przez save. Bo ogólnie ostatnio się troszkę zbagowaliśmy i mi się tam wejść nie udało. Ale Simon, leci na samolot, czekaj, co się dzieje, dobra. Odpalaj furę, no staram się, czekaj, leci. O, dobra, troszkę sobie tutaj wybuch. Już to słyszałem z daleka, naprawdę. Widziałem, że on się tu rozwali. Jakoś sobie przejedziemy naokoło, tylko żeby przypadkiem w nic nie dostać. I jedziemy dalej. Zaczyna się robić coraz ciężej, tylko najbardziej zależy mi na tym, żeby znaleźć tą restaurację. Ej, czy to jest ta restauracja? Proszę powiedz, czy to jest ta restauracja? Nie, no to jest sklep jakiś zwykły. Dobra, do sklepu to nie wjeżdżałem, bo i tak nic nie potrzebuję. Czy ty to widzisz? Nie wierzę w to. Udało nam się. Tak, tak, to nie jest stacja benzynowa. Samy, dobra, zatrzymujemy się. Teraz jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Odkładaj furę. To jest najważniejsza misja w ogóle w całym tym odcinku. Wyjmuj tą broń, którą masz u siebie. Ty widzę tajna broń, która była na ilu? Ty wiesz co, nawet nie wiem, zobaczcie tą broń, Simon, w ogóle daj mi ty wstydź. Proszę cię, weź tego złego kocha, pokaż mi, jak to działa. Tylko schowałem ten przypadek. Nie, dobra, wyjmij to, mamy naszą restaurację i to jest podobno mega straszne miejsce. I w dodatku mamy tą broń, ho, dobrze. Nie kisnij, proszę. Spokojnie, Simon, możemy iść do środka, już słyszę tą muzyczkę. Co tam u was? Kucharze, tu idą. Czekaj, bo ogólnie chciałem go trafić, tylko... Dobra, to jest zbyt ciężkie, wejdziemy sobie może do środka, spróbujmy trafić najpierw w niego. Czemu to w ogóle obrażeń nie zadaje? Ej, Simon, ta broń nie zadaje obrażeń! Jerry, nie, to ci kucharze, to ci OP i do nich dopiero po chwili może... Strzelam do nich! Dobra, nie wiem w ogóle, o co tutaj chodzi. Wchodzimy teraz do środka. Czy mogę go zniszczyć? Czy to... Ej, ta twoja broń jest jakaś... Po lewo jest, Jerry, dobra, po lewo! Weź mi tą broń, weź mi to z oczu, w ogóle oddaj mojego kołacha. Kałacha? Tak, ja chcę mojego kołaszka, ty weź sobie tą laserową broń, bo jednak mój kołaszek jest lepszy. Złoty kołaszek najlepszy, witamy w restauracji. Czy możemy sobie coś tutaj zjeść? Wynocha mi stąd! Jeden zniszczony, drugi rozwalony. Kto tam jeszcze by chciał dostać? Nie strzela, to jest, nie wiem, po co to? Przeładuj sobie ją. Czy da się wejść do środka jakoś? Halo, otworzycie nam drzwi. O, dobra, dobra, atakują mnie. O, zniszczony. Ej, co się teraz stało? Simon, boss ogromny, tu jest, dobra, strzelam do niego! No strzelam do niego cały czas. Ej, dobra, muszę przeładować, odwrót do tyłu. Czemu ty mnie gonisz w ogóle? Ej, co jest, on ogniem dzieje? To jest za mocne, co tu się dzieje? Czy ja go zniszczyłem, czy nie? On chyba, mogę cię wreszcie stąd wyrzucić?
nie, Zricha go nie zniszczyłeś. Tak, ej, zniszczyłem go, mam klucz, Simon, mamy klucz! Tak jest, idziemy do środka, gra naprawdę fajna muzyczka. Bierzemy sobie kluczyk, idziemy i otwieramy teraz, wiesz co, odejdź, zobacz co my tutaj mamy. Czy to jest jakaś tajna broń? Zaraz, zobacz co to jest, musimy wyjść sobie z tym na zewnątrz. Jestem bardzo ciekawy, co się teraz stanie, jak tym strzelimy. Co to jest teraz za kuleczka? Co się stanie, jak strzelę na przykład w ciebie? Bum. Wiesz co, to ogólnie strzelę jakimiś kropkami, ale nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Schowamy sobie to na razie po prostu w naszym plecaczku. Gdzie jest ta broń? Dobra, troszkę mi się to zbagowało. Bo może nam się to jeszcze dzisiaj do czegoś przyda. Raczej już nic więcej tutaj nie znajdziemy, więc zostawiam tą restaurację właśnie w takim stanie, jak widzicie. I jedziemy dalej do tunelu, ponieważ zostały nam jeszcze tylko 2000 metrów i musimy jeszcze zaatakować safe. Najcięższy etap naszej całej wycieczki, czyli tunel. Musimy tam wjechać i o nic nie mogę zahaczyć, bo jeśli coś się stanie... Proszę skup się, bo ty nie wiem, jak to się stanie, to zginiemy. Skupię się naprawdę na maksa, ale jeśli w tym momencie nie przejedziemy, to musimy zacząć wszystko od początku. A uwierzcie mi, że ostatnio jechaliśmy 3 razy, dobra, powolutku, w prawo, że zaczyna wszystko wybuchać. W lewo teraz, ej dobra, ja się naprawdę boję, że tego nie przyjadę, Simon, proszę cię, zrób coś. Dawaj, tyle let's go, dojdziemy, się stresuję. Ja nie wiem, dopinguj mnie jakoś, proszę, ej dobra, ja się naprawdę stresuję się, dobra, zahaczyłem kołem. Dawaj, szybciej. Jadę, ale nie mogę, no naprawdę, człowieku, szybciej się nie da. Dobra, widzę, jak coś, to wyskakujemy, Jerry, wyskakujemy. Nie wyskakujemy, nigdzie, patrz, jest prosta do końca. Dawaj, Jerry. Uda się, proszę, ej, nie, ej, dobra, zahaczyłem coś, nie. Dobra, wyskakuje, nie możemy, człowieku, nie możemy stawić samochodu. Co się dzieje teraz z tym autem? Dobra, czy jeden... cofaj, lewo, jeszcze lewo, nie zmieścisz się. O nie, dobra, jest tragedia. Dawaj, prosto. Jest tragedia, patrz, dam radę, udało się, nie wierzę w to. Jakie to było hardkorowe. Simon, przyznaj, że to było naprawdę dobre, co zrobiłem. Widzowie, teraz każdy w komentarzu musi dać Remu order złotego kierowcy. No dajcie złotą kierowcę, dobra, wsiadaj do środka, zostaw tego kołacha, musimy jechać dalej. Dobra, zniszcz tam samochód, jest najlepiej, kręcą mi się ręce przez ciebie. Powiedziałem wam, że to będzie najtrudniejsza część i faktycznie tak było. Teraz została nam jedynie prosta droga tak naprawdę do sejfu, tylko troszkę wolno nam idzie ten mostek, tak? Mam nadzieję, że zaraz się troszkę rozpędzi. I szeregowy Simon, jak myślisz, uda nam się dzisiaj otworzyć sejf? Jerry, musi się dać otworzyć sejf. Dobra, to trzeba tą furę tylko jakoś rozpędzić, zaraz będziemy na miejscu. Szybciej, nie da się już jechać, zaraz będziemy na miejscu. Ostatnie jakieś 500 metrów, dobra, my ogólnie przekręciliśmy troszkę licznik. Zobaczcie, co tutaj się teraz dzieje. To jest naprawdę ogólnie bardzo szybko. Jerry, hamujesz powoli. Dobra, w sumie możemy już hamować, bo faktycznie zaraz się o coś jeszcze rozbijemy, to już nie będzie tak się. Dobra, widzę to, jesteśmy właśnie na miejscu, tylko musimy sobie już tutaj powolutku zahamować. Ja w tym momencie klikam ręcznie, dobra, i chyba zatrzymamy się idealnie przed samym wejściem. No i skoro tak jest, to wychodzimy stąd i najważniejsze jest oczywiście to, żeby wziąć sobie broń. Żeby naszą tajną broń, czyli krzesło. Krzesło na razie tutaj zostaw, może zrespi nam się ząbek. To będzie nasz plan B, więc niech na razie sobie tutaj to będzie. Ej, słyszę, jak ktoś chodzi w środku, słyszysz to? Jerry, otwieramy! Troszkę to dziwne, ale trzeba to otworzyć. Wyjmij sobie broń, Simon, wyjmij sobie broń, tą swoją laserową. A ja sobie oczywiście jeszcze przeładuję moją broń i możemy wchodzić do środka. Dawaj tutaj ze mną, żeby się przypadkiem drzwi nie zamknęły. No jest nasz kochany safe! Wow! Dobra, troszkę się go wystraszyłem, troszeczkę tylko. Weź go, rozwal mi stąd. Wynocha stąd, dobra, mamy wszystko załatwione, więc możemy tutaj wchodzić i jak odpalić alarm? Drzwi się zamkły. Nie, czy ja jestem sam w środku, naprawdę? Jerry, powodzenia. Nie, dzięki, że mi to zrobiłeś. Naprawdę jesteś super, Simon. Dobra, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Jeden ząbek rozwalony, drugi rozwalony, to będzie naprawdę ciężkie. Czemu ty jesteś na zewnątrz? Co tu się dzieje? Ich jest za dużo. Simon, pomóż mi jakoś, wejdź tu. Teraz ty nie zamknęłem, nie mogę, to jest. Wejdź krzesłem, spróbuj krzesłem wejść. Ale ty krzesła nie będziemy mieć już. No, damy radę, dobra, spróbuj wejść krzesłem. Przecież te drzwi nam się otworzą później. Halo, zombiaczki, gdzie jesteście? Czy kogoś jeszcze trafić może? Dobra, tu jeden nam utknął, więc się stąd wynosi. Dobra, jest boss chyba, rozwalam go. Zniszczenie już po tobie! O, dobra, złoty kałaszek to jest jednak to. Simon już nie musi tutaj wchodzić, wszystko jest załatwione. No dobra, dawaj, właśnie tutaj do środka. Tylko wiesz co, gdzieś na zewnątrz powinien się teraz zrespić generał, którego musimy zabić. Widzę. Nie, dobra, to jednak nie jest generał. Gdzie on może teraz być? Problem jest taki, że kompletnie nigdzie go nie widzę. Dobra, może gdzieś na dole zrespić. Sprawdźmy jeszcze środek cały. Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? Może z tej strony? Dobra, otwórz mi te drzwi, Simon, jeszcze mam kołaszka w ręce. Proszę, Jerry, bo nie możesz samą drzwi otwierać. Dobra, już otworzyłem. Tu nikogo nie widzę i wiesz co, chyba znowu będziemy musieli wchodzić przez ścianę, ponieważ nigdzie nie ma naszego tajnego kodu. Czy może tutaj jeszcze będziesz, generale? No nie ma go, nigdzie. Ja w ogóle sobie coś zjadłem, mam bardzo mało jedzenia. Przeszukałem jeszcze cały teren naokoło i niestety tego zombiaczka nigdzie nie ma. No dlatego jedyna opcja, jaka mi została, to po prostu przejść krzesłem przez ścianę. Mam nadzieję, że oczywiście dam radę to zrobić, bo mnie tam w środku jeszcze nigdy nie było. Co ci się stało, Samo? Czemu ty jest zielony cały? Czyli krzesło ci szykowałem, dawaj, próbuj. Dobra, próbujemy teraz. Czekaj, wskakuję tutaj i od razu. No dobra, za pierwszym razem mi się niestety nie udało. Cyk, cyk. Jestem, udało się.
właśnie, dobra, wreszcie udało przejść się na drugą stronę, więc możemy sprawdzić, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ja jestem tutaj pierwszy raz, ponieważ wcześniej wszedł tutaj tylko Simon, bo ja niestety zginąłem, wyrzuciłem mnie z serwera i nic więcej nie udało się zrobić. A w tym momencie mamy tutaj tą broń, po którą właśnie przyszedłem. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Simon taką broń już ma, mi się udało zdobyć w tym momencie i to będzie kolejna broń do naszej kolekcji. Mamy już teraz to. Ja sam w ogóle nie wiem do końca, jak to działa, ale strzelamy sobie jakby takimi piłeczkami. Nie przypadkiem, czy to nie zmienia jakby zombiaków w jedzenie, ale fajnie, że udało nam się zdobyć już drugą do kolekcji i tak póki co wygląda mój ekwipunek. No i oczywiście jest również ta straszna książka, na której zapisałem, że już za późno, ale w sumie co w sumie obchodzi, mogę tu rzucić na ziemię, wywalone w to mam. Dlatego Simon, chciałbym już stąd wyjść, może otworzyć mi te drzwi? Wtedy no nie da się, musisz coś na wieki. Jak to? No, otwórz mi te drzwi, trzymam coś. Ej, no weź mi otwórz te drzwi, Simon, tu nie chcę zostawać. Dobra, widzowie, to jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim. Narka.